Dobry, a więc jedziemy z kolejnym tematem. Kolejny odcinek Q&A, czyli wy zadajecie pytania, a ja na to odpowiadam i jedziemy z tematem. Jeśli pan taką miał, po pierwsze nie pan, tylko na ty, to najbardziej zaskakujący wyjazd na rezerwie. Słuchajcie, miałem taką prawdziwą rezerwę tylko raz, cały tydzień. I pamiętam to jak dziś. Jechałem wtedy autobusem przegubowym, 02, słynną. I miała być to zwykła rezerwa, gdzie robiłem rano bisa na Esce do Sopotu Reja, potem jechałem od razu znowu na Pustki Cisowskie i musiałem robić bisa do W na Redłowo Szpital. No i te dwa bisy codziennie robiłem i byłem przygotowany, że nic więcej nie będzie, ale się okazało, że nagle tutaj do mnie dzwonią i mówią, żebym jechał szybko na Redłowo Szpital. A ja, o co chodzi, co się stało? No i ja też do końca tej trasy tam nie znałem, wszystko tak było na czuja, na mapie sprawdzone, na Google, gdzie tu jechać. Dobra, jakoś tam dojechałem do tego Redłowa, jeszcze po drodze pomyliłem zjazd, bo miałem zjechać koło Nauki Eksperyment w lewo na światłach, a ja pojechałem dalej i tam już był zakaz skrętu i nie wiedziałem co zrobić. No to pojechałem do Wielkopolski, skręciłem na lewo w jakąś tam uliczkę i byłem taki przestraszony, gdzie ja jadę, ale dobra, wiedziałem, że już prosto dojadę do Redłowa, do szpitala. I tam się dowiedziałem, że mam robić 105 na Kosakowo i to było właśnie dzień po Wszystkich Świętych. Wydaje mi się, że to był 2 listopada. I w ogóle wtedy cmentarze zamknęli i śmiesznie, bo jechałem na cmentarz bez ludzi, tak? Jechałem na cmentarz bez ludzi na Kosakowo, gdzie były zamknięte cmentarze, a to była linia typowo cmentarna, więc to był najbardziej zaskakujący wyjazd jak na razie w moim życiu, ponieważ no, bardzo dziwnie się jedzie pustym przegubem, jeszcze takim dużym autobusem. I słuchajcie, jeśli chodzi o znajomość trasy, trasy w ogóle nie znałem. Sprawdziłem już to szybko na mapie Google, gdzie tu skręcić, jak pojechać. Najbardziej nie wiedziałem, jak pojechać na oburze centrum, gdzie tam zawrócić w ogóle. To taka duża metropolia. I nie wiedziałem, na którą zatoczkę w ogóle wjechać, bo na oburzu jest tak, że jak wjedziesz na 03, tą z przodu zatoczkę, to musisz od razu zawrócić i właśnie 105 tam od razu zawraca. A jakbyś pojechał trochę dalej, to już na Cechową, to już za daleko. Tam już nie byłoby dopiero na Bosmańskiej na rondzie zawrócić. Także śmiesznie trochę było i tak na czuja i w Kosakowie nie wiedziałem, gdzie są przystanki na żądanie, więc się zatrzymywałem praktycznie na każdym i sprawdzałem po tabliczce, który jest na żądanie, a który nie. A i jeszcze taka sytuacja była, że zamiast na terminal promowy zjechać zjazdem na terminal, to zjechałem trochę szybciej i musiałem jechać przez elektrociepłownię. Także to była sytuacja bardzo dziwna, trochę stresująca, ale też bardzo ciekawa, bo zwiedziłem trochę świata, powiem. Nigdy tak, no, wiecie, zazwyczaj są stałe linie, a tutaj nagle to taki Benz 105. No ale zdjęcie było zrobione, także na profilowym można fajnie zobaczyć zdjęcie 105 z przeguba. I powiem wam, że to był najbardziej mój zaskakujący jak na razie wyjazd. Jeszcze potem na tej rezerwie była R-ka, ale to już nie była taka zaskakująca, bo tam trasę znałem. Także fajne przygody, naprawdę na autobusie się dzieje i to naprawdę się dzieje bardzo ciekawie.